Tak naprawdę to wszystko zaczęło się dużo wcześniej, od spotkania i rozmowy dwóch przyjaciół, pisarza i reżysera. Poradź mi, westchnął pisarz, jak pomóc chłopcu, który z książkami żyje w niezgodzie? Jeżeli się nie poprawi, to wierz mi, któregoś dnia postacie z bajek opuszczą i książki, i chłopca, i uciekną w cztery strony świata, za siedem gór, za siedem rzek. Już wiem, jak mogę ci pomóc, powiedział reżyser. I to jest chyba prawdziwy początek tego filmu.
może wyglądać książka, z której uciekły bajki? Oczywiście, jak kwiat bez koloru, jak zaciemnione słońce, jak rozbity talerz. Więc kiedy chłopczyk zobaczył puste i smutne kartki książki, odmieniło się w nim serce. I wcale nie musiał głośno przyrzekać, przysięgać. Wszyscy wiemy, w książce znalazł przyjaciela i został przyjacielem książki. Jeszcze tego samego wieczoru w pokoju chłopczyka dłużej jaśniało światło. Czytał odzyskane bajki.